Witajcie na naszej jordańskiej przygodzie. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie pozytywne reakcje, komentarze oraz subskrypcje. A tych, którzy nas jeszcze nie subskrybują, gorąco do tego zachęcamy, bo warto, jeszcze wiele ciekawych rzeczy przed nami, więc żebyście byli na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek. Przed nami kolejna atrakcja, zamek Ailun. Mam nadzieję, że w miarę poprawnie wymawiam nazwę. Zamek zbudowano pod koniec XII wieku z rozkazy Saladyna pod nadzorem jego bratanka na wzgórzu Jabal Auf, mierzącym 1250 metrów nad poziomem morza. Podejście do niego nie należało do najłatwiejszych, dzięki czemu został zdobyty tylko raz przez Mongołów i odbity zaledwie rok później. Obecnie można podjechać samochodem niemal na samą górę, w związku z czym turystów czeka jedynie krótki spacer po dość mocno nachylonej ścieżce. My mieliśmy pecha, że akurat padało, więc było trochę ślisko, nie tylko podczas dojścia do bramy, ale w środku ruin również. Ze szczytu wieży rozpościera się piękny widok na dolinę otoczoną pustynią. Odległość zamku od Ammanu wynosi przybliżenie 50 km, a dojazd zajmuje około 1,5 godziny. Z ciekawostek historycznych warto wspomnieć, że zamek Ailun posiadał system zbierania deszczówki oraz filtrowania jej przez 7-stopniowy mechanizm wykorzystujący m.in. piasek, kamienie oraz roślinność. A także posiadał bardzo rozbudowany system komunikacyjny wykorzystujący gołębie pocztowe. Good? Yeah, fine, thank you. Sorry? Is that a fee? No, just a cramp. Thank you. Mono was half? Podwinki fajne. Widok z samej góry zamku jest wspaniały. Atrakcja na dobre 30 minut zwiedzania. Mała aktualizacja, jednak będzie 35 minut zwiedzania. Ze zwiedzania to na dzisiaj będzie wszystko. Mamy jeszcze spacerek po ulicach Ammanu, a później jakaś
kolacyjka. No, szczęście nas na koniec nie opuściło i zamek już też przezwiedzamy. No ale... I tak długo nas trzymało. Zwiedzanie zamku możliwe jest w ramach Jordan Pass, a dla osób, którzy go nie posiadają, bilet kosztuje 3 dinary jordańskie.